Teraz będziemy robić tą część, czyli tą pelerynkę górną. Zaczniemy jak zwykle od pętelki i 7 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 i 7. Zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. Tak to wygląda. Teraz na tym kółeczku zrobimy sobie 15 słupków. Czyli mamy 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Nawijamy nitkę. Wkuwamy się w to kółeczko, robimy drugi słupek i tak dalej, aż będziemy mieli 15 słupków. Czyli mamy tak 3, 4, 5, 6. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12, 13, 14 i 15 słupków. Zamykamy sobie oczkiem ścisłym. Raz, dwa, w trzecie oczko się wkuwamy. Robimy oczko ścisłe. O. I pierwsze okrążenie mamy gotowe. W drugim podwoimy sobie ilość słupków, czyli będziemy robić po 2 słupki nad każdym słupkiem. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na pierwszy słupek. W tym samym miejscu się wbijamy i robimy drugi słupek. Nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejny, robimy słupek i jeszcze raz w tym samym miejscu robimy drugi słupek. Po 2 słupki nad każdym słupkiem. I znów jeden słupek i drugi słupek w tym samym miejscu. I dalej nad kolejnym znowu słupek i jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. I znów słupek nad słupkiem i jeszcze jeden w tym samym miejscu. Tak to wygląda. I to proszę przerobić całe okrążenie. Już przerobiłam. Mamy 30 słupków. Zaczynamy kolejne okrążenie i w tym kolejnym będziemy mieć 45 słupków. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na pierwszy słupek. Nawijam nitkę. Wbijam się w kolejne oczko i tutaj zrobimy 2 słupki. Raz i w tym samym miejscu drugi. Nawijam nitkę, wbijam się w kolejne oczko, robię słupek, nawijam nitkę, wbijam się w kolejne oczko, robię słupek, nawijam nitkę i jeszcze raz w tym samym miejscu robię drugi słupek. Czyli tu będziemy robić na przemian. Jeden słupek, dwa słupki, jeden słupek, dwa słupki. I teraz znów jeden słupek nad kolejnym oczkiem i dwa słupki nad kolejnym oczkiem. W ten sposób powstanie nam 45 słupków. I tak proszę przerobić całe okrążenie. Ja już przerobiłam. Mamy teraz tutaj 45 słupków. Teraz będziemy robić wzorek. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek. Nawijam nitkę.
Wbijam się w kolejne oczko, ale przerabiam tylko słupek do połowy. Nawijam nitkę, wbijam się w kolejne oczko, przerabiam do połowy. Nawijam nitkę, wbiję się w kolejne oczko, mam słupek do połowy. Nawijam nitkę, wbijam się w kolejne oczko i mam słupek do połowy. Mamy teraz tutaj 5 nitek i dopiero teraz te wszystkie 5 nitek przerabiamy razem. I to jest wyjątkowe, że tutaj mamy w sumie 5 słupków przerobionych razem. Dalej będziemy mieli już po 4 słupki przerabiane razem. Teraz robimy 1, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Nawijamy nitkę, wpływamy się w kolejne oczko i robimy słupek do połowy. Wbijamy się w kolejne i robimy do połowy. Wbijamy się w kolejne, robimy do połowy. Wbijamy się w kolejne i robimy do połowy. Mamy tutaj 4 słupki i 5 to oczko od łańcuszka. Czyli teraz przyciągamy wszystko razem. I znów 1, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. I dalej tak samo, nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejne oczko, robimy słupek do połowy, wbijamy się w kolejne, czyli drugie do połowy, trzeci słupek do połowy i czwarty słupek do połowy. I to teraz przez wszystkie nitki przeciągamy. I znowu 1, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka, wbijamy się nad słupkiem kolejnym. Robimy słupek do połowy, pierwszy, nad kolejnym drugi do połowy, nad kolejnym trzeci do połowy i nad kolejnym czwarty do połowy. Czyli tak jak mówiłam, teraz będziemy przerabiać po 4 słupki razem. No i wszystkie będziemy przeciągać górą. I znów 1, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. O, tak to wygląda i to przerabiamy całe okrążenie. Już przerobiłam, tak to wygląda. Mamy w tej chwili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motywów. Teraz przechodzimy sobie oczkiem ścisłym tutaj na łańcuszek i robimy 1, 2, 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Teraz robimy na tym samym łańcuszku drugi słupek, trzeci, czwarty, piąty i szósty, czyli 6 słupków. Teraz robimy 1, 2, 3, 4, 5, 6 słupków na łańcuszku. Oczko łańcuszka na poprzeczkę, nawijamy nitkę i przechodzimy na kolejny łańcuszek. I tu robimy dokładnie to samo, czyli 6 słupków. Mamy 2, 3, 4, 5 i 6. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. I dalej to samo. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6 i oczko łańcuszka na poprzeczkę. I tak przerabiamy całe okrążenie. Ja już przerobiłam. Zaczynamy kolejny rząd. 1, 2 oczka łańcuszka na słupek do połowy nawinięty. Nawijam nitkę, wbijam się w kolejny słupek, robię słupek do połowy nawinięty i teraz przeciągam przez dwie nitki. Nawijam nitkę, wbijam się w kolejny słupek, robię sobie słupek. Nawijam nitkę, wbijam się w kolejny słupek, robię sobie słupek. Nawijam nitkę, wbijam się w kolejny, robię słupek do połowy nawinięty. Nawijam nitkę, wbijam się w kolejny, robię słupek do połowy nawinięty i teraz przez wszystkie trzy nitki. Czyli tu mamy dwa słupki przerobione razem, słupek, słupek,
i dwa słupki przerobione razem. Teraz robimy raz, dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę, nawijamy nitkę, chwytamy tutaj sobie za to jedno oczko łańcuszka, robimy słupek. Teraz na tym słupku zrobimy pikotek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za te dwie niteczki, przeciągamy i pikotek gotowy. Raz, dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę. Kłuwam się tu jeszcze raz pod ten łańcuszek z jednego oczka i robię słupek. Mamy słupek. I teraz nad tym słupkiem zrobimy jeszcze pikotek z trzech oczek. Raz, dwa, trzy. Chwytamy sobie za te dwie nitki. Przeciągamy. Jest pikotek drugi. I teraz znów dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i tutaj znowu będziemy te dwa pierwsze słupki przerabiać razem. Czyli wbijamy się w pierwszy słupek i robimy słupek do połowy. Wbijamy się w drugi, robimy słupek do połowy i teraz przerabiamy przez wszystkie trzy nitki. Dalej robimy kolejny słupek nad słupkiem. W następnym wbijamy się, robimy słupek nad słupkiem i kolejne dwa słupki znowu przerabiamy razem. Czyli jeden do połowy, drugi do połowy i teraz przez wszystkie nitki. I znów dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę, wbijam się tutaj pod ten łańcuszek, robię słupek, nad słupkiem robię pikotek z trzech oczek, chwytamy za dwie niteczki i mamy pikotek. Dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę, jeszcze raz w to samo miejsce się wkuwam, robię słupek, a nad słupkiem pikotek z trzech oczek. Tych pikotek tutaj troszeczkę będzie. I znów dwa oczka łańcuszka i dalej to samo. Przerabiamy, czyli dwa słupki razem. Przerobione górą. Dalej słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. I kolejne dwa słupki. Przerabiamy razem. Przeciągamy. Tak to wygląda. Znowu dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się pod łańcuszek. Robimy słupek. Nad słupkiem robimy pikotek z trzech oczek. Dwa oczka łańcuszka. Jeszcze raz słupek w tym samym miejscu i pikotek z trzech oczek. Pikotek z trzech oczek i dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę i dalej ten sam motyw. Czyli dwa słupki razem. Słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem i dwa słupki razem. O, i znów dwa oczka łańcuszka i tak dalej. Tak to wygląda i tak przerabiamy całe okrążenie. Ja już przerobiłam, tak wygląda nasza pelerynka. Robimy kolejny rząd. Teraz będziemy te wszystkie cztery tutaj słupki przerabiać razem. Czyli tak, robimy dwa oczka łańcuszka na słupek do połowy nawinięty. Nawijam nitkę, wbijam się w kolejny słupek, robię słupek do połowy nawinięty. Wbijam się w kolejny słupek, robię słupek do połowy nawinięty. Wbijam się w kolejny słupek i robię słupek do połowy nawinięty. I teraz przez wszystkie cztery nitki przeciągamy. Mamy już zakończony ten tutaj taki jakby płatek. Teraz zrobimy dwa oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę. Tutaj się wbijamy w
ten łańcuszek, robimy słupek, a nad słupkiem pikotek z trzech oczek. Tu za te dwie nitki łapiemy, przeciągamy. I teraz raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę, nawijam nitkę. Jeszcze raz tu łapiemy za ten łańcuszek i robimy jeszcze jeden słupek i pikotek. Raz, dwa, trzy. Tak, teraz za dwie nitki, pikotek gotowy. I teraz raz, dwa oczka na poprzeczkę. I teraz znów musimy przerobić cztery słupki razem. Czyli robimy słupek do połowy, drugi słupek do połowy, trzeci słupek do połowy i czwarty słupek do połowy nawinięty. I teraz przez wszystkie nitki. No, tak będzie nam to wyglądać. I znowu raz, dwa oczka łańcuszka. Tutaj łapiemy za ten łańcuszek środkowy. Robimy słupek i pikotek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Przeciągamy przez te dwie nitki i mamy pikotek. Teraz trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę i jeszcze raz taki sam słupek z pikotkiem. Mamy słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Przeciągamy przez dwie nitki i mamy pikotek. I teraz raz, dwa oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę i znów cztery słupki razem, czyli raz, dwa, trzy i cztery słupki do połowy. I teraz przez wszystkie oczka. I znowu dwa oczka łańcuszka i tak samo. Tak to wygląda. Tak to wygląda. I tak przerabiamy całe okrążenie. Już przerobiłam. Tak wygląda nasza pelerynka. I teraz zrobimy już ostatnie okrążenie pelerynki. Tutaj połączyłam się oczkiem ścisłym. Wbiłam się tutaj w czubek tego płatka. I teraz zaczniemy 3 oczka łańcuszka na słupek. Mamy 3 oczka łańcuszka na słupek. Teraz zrobimy 2 oczka na poprzeczkę. Nawijamy nitkę. Tu wbijamy się w ten łańcuszek. Robimy słupek. I nad słupkiem pikotek. Raz, dwa, trzy oczka. I tu przeciągamy przez te dwie nitki. Pikotek. Raz, dwa oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę. Jeszcze raz to samo miejsce. Robimy słupek. A nad słupkiem pikotek z trzech oczek. Wszystkie te nasze pikotki będą z trzech oczek. Nie będę za każdym razem już powtarzać. Więc jak powiem pikotek, to znaczy, że z trzech oczek. Dwa oczka na poprzeczkę. Nawijamy nitkę. I znowu tu się wbijamy w to samo miejsce. Robimy trzeci słupek. A nad słupkiem pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę. I teraz wbijamy się tutaj, gdzie był ten płatek. I robimy sobie słupek. O, tak to wygląda. I znowu dwa oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę. I tu na tym łańcuszku będziemy znów robić trzy słupki. A nad tymi słupkami pikotek. Jest pikotek, dwa oczka łańcuszka, jeszcze jeden słupek, drugi w tym samym miejscu, pikotek nad słupkiem, dwa oczka łańcuszka i jeszcze trzeci słupek w tym samym miejscu, a nad nim pikotek. O.
i dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę i znowu tutaj słupek. O. Czyli w ten sposób będziemy przerabiać całe okrążenie i to będzie nasze już ostatnie okrążenie, więc proszę to przerobić do końca. Ja już przerobiłam, był to ostatni rząd naszej pelerynki. Tutaj się wbiłam w trzecie oczko tego łańcuszka oczkiem ścisłym. Należy zrobić jeszcze te dwa oczka, wyciągnąć nitkę, obciąć i pelerynka gotowa. Czyli mamy kolejną część gotową. Nitkę schowamy za chwilę. O. Potem tak będziemy ją składać. Oczywiście po wykrochmaleniu. I będzie piękna pelerynka. Teraz zaczniemy robić skrzydełka. Zaczynamy robić skrzydełka. Pętelka na szydełku i 12 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Zamykamy kółeczko oczkiem ścisłym. To nam wygląda takie kółeczko. I teraz na tym kółeczku musimy zrobić 24 słupki. Czyli tak, na pierwszy słupek robimy 3 oczka. To mamy pierwszy słupek. Teraz drugi. Oj, bo coś mi to nie wyszło. Drugi. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, ojejku, nitka się zachodziła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. 22, 23 i 24 słupki. Mamy 24 słupki. Teraz połączymy się tutaj raz, dwa, w trzecie oczko się wbijemy. Oczko ścisłe. Tak to wygląda. Kolejny rząd, to będziemy teraz robić połowę skrzydełka. Czyli tak, 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i oczko łańcuszka na poprzeczkę. Nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejny słupek i robimy słupek. I oczko łańcuszka. Nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejny słupek, robimy słupek. Nawijamy nitkę. Wbijamy się w kolejny słupek, robimy słupek i oczko łańcuszka. Wszędzie są oczka łańcuszka.
mamy zrobić 12 takich słupków przedzielonych oczkiem łańcuszka. Mamy już 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I to będzie nasza połowa naszego skrzydełka. Będziemy teraz robić tu skrzydełko. Zrobimy do końca, a później się obetniemy nitkę, tutaj przywiążemy i zrobimy drugą połowę skrzydełka. Czyli mamy jeden rząd zrobiony, bo teraz robimy w rzędach. Teraz zrobimy sobie trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Odwracamy robótkę. Jeszcze raz trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Nawijamy nitkę. Moment, bo muszę sprawdzić. Tak, nawijamy nitkę. Tutaj wbijamy się ten pierwszy słupek. I robimy słupek do połowy nawinięty. Nawijamy nitkę, wbijamy się w drugi słupek, robimy słupek do połowy nawinięty, nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejny słupek, robimy słupek do połowy nawinięty i teraz przez te wszystkie nitki przeciągamy. O, tak to będzie wyglądać. Teraz robimy 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znów nawijamy nitkę. Wbijamy się w kolejny słupek. O, robimy słupek do połowy nawinięty. Nawijamy nitkę. W kolejny się wbijamy. Robimy słupek do połowy nawinięty. I jeszcze w jeden się wbijamy. Kolejny. Robimy słupek do połowy nawinięty. I teraz przez wszystkie nitki. I znów 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejny słupek i robimy do połowy słupek. Wbijamy się w kolejny i robimy do połowy. Wbijamy się w kolejny i robimy do połowy. I przez wszystkie nitki. I raz, dwa, trzy, 4, 5. I znowu kolejny się wbijamy słupek. Robimy do połowy, kolejny, żeby dobrze się wbić, do połowy i tutaj jeszcze, gdzie były te trzy oczka łańcuszka, też musimy się wbić, zrobić słupek do połowy i przez wszystkie nitki. Teraz zrobimy trzy oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę i jeszcze raz w to samo miejsce tutaj musimy się wkłuć i zrobić słupek. Takie wykończenie skrzydełka. To jest akurat lewa strona, czyli mamy połowę skrzydełka. Robimy dalej. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Odwracamy robótkę. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę. I teraz tu na tym łańcuszku, nie na tym, tylko na tym robimy 7 słupków. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7. Mamy 7 słupków. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę.
Na kolejnym znowu 7 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i 7. Dwa oczka łańcuszka, znowu 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7. Trzy oczka łańcuszka. Teraz tutaj musimy się wbić. Jak tu było, raz, dwa, trzecie oczko i zrobić słupek. To trzecie liczyłam tu od dołu. O, tak wygląda. Robimy kolejny rząd. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, odwracamy robótkę i znów raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i teraz tu będziemy robić słupki nad słupkiem, tak jak nam wychodzą, czyli też 7. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 3 oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy i znowu 7, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, raz. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i tu znowu 7, trzy oczka łańcuszka i tutaj na końcu słupek. Przerobiłam, tu na końcu zrobiliśmy słupek. I teraz tak, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, odwracamy robótkę, dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę i teraz tutaj wbijamy się. I robimy słupek, a nad tym słupkiem pikotek. Raz, dwa, trzy. Pamiętamy, pikotek jest zawsze z trzech oczek. Łapiemy za dwie niteczki i przerabiamy oczkiem ścisłym. Raz, dwa oczka łańcuszka, znów się wbijamy. Robimy słupek, a nad słupkiem pikotek. Raz, dwa, trzy. Mamy pikotek. Teraz dwa oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę. Tu opuszczamy jeden słupek. Wbijamy się w kolejny. Robimy słupek. Czyli raz. Dwa. Trzy. Cztery. I 5. Czyli tutaj robimy 5 oczek. Znowu dwa oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę i tutaj na łańcuszku robimy słupek, a nad słupkiem pikotek. Czyli takie same motywy, jak robiliśmy w pelerynce. Czyli słupek, dwa oczka łańcuszka, słupek w tym samym miejscu.
i kotek nad tym słupkiem. Dwa oczka łańcuszka i znowu tu omijamy, wbijamy się w kolejny i robimy 5. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5 słupków. I znowu dwa oczka łańcuszka. I tutaj też robimy to samo i tutaj robimy to samo. Na końcu robimy dwa oczka łańcuszka i słupek. Tutaj zrobiłam te dwa słupki, tak jak mówiłam, i kotek. Teraz jeszcze zrobimy dwa oczka łańcuszka i robimy słupek. Czyli raz, dwa, tu w to trzecie oczko się wbijamy i robimy słupek. No i o, jest słupek. I znów raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, odwracamy robótkę, raz, dwa, na poprzeczkę, nawijamy nitkę i teraz tutaj łapiemy między tymi pikotkami za łańcuszek, tu między tymi pikotkami i robimy słupek, a nad słupkiem pikotek, raz, dwa, trzy oczka, za te dwie nitki chwytamy, pikotek, raz, dwa oczka łańcuszka, jeszcze raz to samo miejsce się wkuwamy, robimy drugi słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka, jeszcze raz się tu wbijamy w to samo miejsce, robimy trzeci słupek, a nad nim pikotek. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę, opuszczamy tu jeden słupek, wbijamy się w kolejny i robimy słupek. Jeden, wbijamy się w kolejny, robimy drugi, wbijamy się w kolejny, robimy trzeci. Dwa oczka łańcuszka i znów między pikotki się wbijamy. Robimy słupek, trzy oczka łańcuszka na pikotek, dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę, robimy w tym samym miejscu drugi słupek, znowu pikotek nad nim, trzech oczek, dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę i jeszcze raz w tym samym miejscu robimy słupek i pikotek nad nim. Łapiemy za te dwie nitki, przerabiamy i jeszcze dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Czyli tutaj mieliśmy po dwa słupki z pikotkiem, a tu mamy trzy słupki z pikotkiem. Teraz znów omijamy jedno, wbijamy się w kolejne. Robimy słupek jeden, drugi i trzeci. Tak to wygląda i tak zróbcie do końca, tu na końcu znowu wbijamy się, pamiętajcie, w to trzecie oczko i robimy słupek. Tak to wygląda i teraz robimy ostatni rząd skrzydełek. Jak zwykle trzy oczka łańcuszka na słupek, odwracamy robótkę, dwa oczka na poprzeczkę, nawijamy nitkę. Wbijamy się tutaj między te pierwsze dwa pikotki, robimy słupek, ale tym razem nie robimy już pikotek. Dwa oczka łańcuszka, robimy drugi słupek w tym samym miejscu. Dwa oczka łańcuszka, wbijamy się tutaj między kolejne dwa pikotki i znów robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka, jeszcze raz w tym samym miejscu. Robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka. Teraz tutaj omijamy. Wbijamy się w środkowe. I robimy słupek. I znowu. Oj, bo mi uciekło. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę.
nawijamy nitkę i znowu między te dwa wbijamy się, robimy słupek, dwa oczka łańcuszka, jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu, dwa oczka łańcuszka, między tu kolejne dwa pikotki się wbijamy, robimy słupek, dwa oczka łańcuszka, jeszcze raz w tym samym miejscu robimy słupek, dwa oczka łańcuszka, tutaj wbijamy się na środku, robimy słupek, dwa oczka łańcuszka i znów między dwa pikotki przechodzimy, robimy słupek, dwa oczka łańcuszka, jeszcze raz w tym samym miejscu, dwa oczka łańcuszka, jeszcze raz tutaj między dwa pikotki kolejne, słupek, dwa oczka łańcuszka, jeszcze raz w tym samym miejscu słupek, dwa oczka łańcuszka i tutaj, gdzie były te trzy, znowu na środku się wbijamy, robimy słupek, dwa oczka łańcuszka i tak samo między dwa pikotki się wbijamy, robimy słupek, dwa oczka łańcuszka, jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu, dwa oczka łańcuszka, tu przychodzimy na kolejny łańcuszek między dwa pikotki, robimy słupek, dwa oczka łańcuszka, jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu, dwa oczka łańcuszka i tutaj na końcu robimy słupek, raz, dwa, w trzecie oczko się wkuwamy, robimy słupek. Teraz nitkę odcinamy. Zaciskamy i proszę teraz zrobić tak samo, cofnąć filmik i zrobić tak samo z drugiej strony, prawda? Po prawej stronie trzeba się wbić, nie po lewej, trzeba zwrócić uwagę po prawej i znowu tutaj zacząć, jak skończyliśmy w tym słupku, to trzeba zacząć od tego słupka i znowu zrobić 12 słupków przedzielonych oczkiem łańcuszka. I do końca tak samo, a później pokażę, jak już będzie całe skrzydełko, jak jeszcze je ładnie obrobić. Jednak pokażę jeszcze, jak zrobić tą drugą połówkę. Mamy pętelkę na szydełku, wbijamy się, tutaj wychodzi nam słupek, to drugie oczko. I przerabiamy sobie raz, dwa, trzy oczka na słupek i oczko na poprzeczkę. Nitkę sobie tu damy z tyłu, od razu ją wrobimy. Teraz wbijamy się w kolejne oczko, robimy słupek i oczko łańcuszka. Wbijamy się w kolejne, robimy słupek i oczko łańcuszka. I w kolejne. Cały czas sobie tą nitkę wrabiamy. Robimy słupek i oczko łańcuszka. Też mamy mieć tutaj 12 słupków przedzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Słupek, oczko łańcuszka. Słupek, oczko łańcuszka. Słupek, oczko łańcuszka. Słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka i słupek. O, i tu mamy początek taki sam jak tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I teraz właśnie cofnijcie sobie filmik i zróbcie po kolei dokładnie tak samo. Do tego momentu, jak obrobicie tutaj ten ostatni. Do tego momentu, jak obrobicie ten ostatni sobie rząd. No. Ja przerobię całe skrzydełko i jeszcze do Was wrócę. Wtedy właśnie dopiero skończymy to takie wykończenie sobie.
Ja już przerobiłam moje skrzydełka, tak wyglądają, czyli tutaj obcięliśmy nitkę, tu przerobiłam i tej nitki na razie obcinać nie będziemy, a to dlatego, że jeszcze musimy je ładnie wykończyć. A zrobimy to tak. Moment, może ustawię jeszcze ostrość. O. Bo tutaj zrobiliśmy sobie zakończenie słupkiem. Teraz przejdziemy sobie tutaj półsłupkiem i robimy sobie na tym słupku 3 półsłupki. Mamy 3 półsłupki. Przechodzimy na kolejny. Też robimy 3 raz. 2 i 3. Przechodzimy na kolejny słupek. Raz. 2 i 3. Przechodzimy na kolejny i też raz. 2 3. Przechodzimy na kolejny. Raz. 2 3. Przechodzimy na kolejny, raz, 2 i 3 i przechodzimy na kolejny słupek, raz, 2, 3, czyli tu mamy już część ładnie obrobione, wykończone. Teraz tu sobie przejdę, wbiję się w to samo oczko, co był słupek, robię półsłupek, wbiję się tutaj w kolejne oczko, robię półsłupek i przechodzę tutaj na ten słupek pierwszy i też 3 półsłupki, raz, 2 i 3. Przechodzę na kolejny słupek, raz, 2 i 3. Tak to wygląda. Przechodzimy na następny. Raz. 2. I 3. Przechodzimy na kolejny słupek. Raz. 2. 3 półsłupki. Bo nie wiem, czy powiedziałam, że półsłupkami to obrabiamy. Na kolejny raz. 2. 3. I na kolejne przechodzimy. Raz. 2. I 3. I jeszcze na kolejny. Raz, 2 i 3. Jestem na szczycie skrzydełek, na samym szczycie. Teraz robimy zakręt, czyli robimy jeszcze raz, 2, 3 półsłupki. I tutaj na tym półsłupku wykonujemy pikotek z 3 oczek. 3 oczka łańcuszka i robimy sobie pikotek. Czyli to tak jakbyśmy tutaj robili na tym słupku, prawda? Gdzie mieliśmy te pikotki. Teraz przechodzimy sobie. Nie wiem, czy mi się to, czy to będzie fajnie wyglądać, ale chyba tak. Raz. 2. Nie, jest ok, dobrze. 3 półsłupki i znowu robimy na tym trzecim pikotek. 3 oczek łańcuszka. O. Przechodzimy na kolejny łańcuszek. Znowu robimy raz, 2, 3 i robimy
i kotek z trzech oczek łańcuszka. I znów przechodzimy na kolejny łańcuszek. Raz, dwa, trzy i robimy pikotek z trzech oczek łańcuszka. I znowu na kolejny łańcuszek. Raz, aha, właśnie, bo tutaj gdzie mieliśmy te, gdzie mamy te słupki tak gęsto, to tu robimy po trzy słupki. Natomiast tu, gdzie nam się schodziło ten taki motyw, listek, coś takiego, czyli na tych dwóch łańcuszkach mamy tutaj zrobić w sumie 6 półsłupków. Czyli raz, dwa, trzy, bez żadnego pikotka. Przechodzimy i znów raz, dwa i trzy. O. Jak tutaj się zbliżyliśmy do tego? Znowu robimy pikotek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Pikotek. I znowu. Raz, dwa, trzy półsłupki i pikotek. I znowu na kolejny łańcuszek. Raz, dwa, trzy i pikotek. I wszędzie tutaj, tak jak mówiłam, jak mamy te słupki, to mają nam wychodzić pikotki. Raz, dwa, trzy półsłupki i pikotek. Raz, dwa, trzy, oczka łańcuszka, łapiemy za dwie niteczki, robimy pikotek. I teraz znowu tutaj ma być 6 tych półsłupków. Raz, dwa, trzy i przechodzimy. I raz, dwa, trzy. Jest taka większa przerwa, w sumie 6. Znowu robimy pikotek. Raz, dwa, trzy. Łapiemy za dwie niteczki. Przechodzimy na łańcuszek. Robimy trzy półsłupki. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na półsłupek. Przerabiamy razem. I znowu przechodzimy na łańcuszek. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na pikotek. I znowu przechodzimy na łańcuszek. Raz, dwa, trzy. Robimy pikotek. I tutaj znów przechodzimy i teraz będzie 6, czyli 2 razy po 3 bez pikotka. Raz, dwa, trzy. Przechodzimy na drugi łańcuszek. Raz, dwa i trzy. O, widzicie, jak to ładnie wygląda w ten sposób. I znów robimy pikotek, bo zbliżyliśmy się do tych tutaj słupków gęstych. Czyli robimy pikotek. Przechodzimy na łańcuszek. I robimy sobie trzy półsłupki. Znowu pikotek. I trzy półsłupki. Raz, dwa, znowu pikotek. I raz, dwa,
trzy. I znowu pikotek. Przerabiamy przez dwie nitki. I przechodzimy sobie teraz tutaj na ten ostatni łańcuszek. Robimy trzy półsłupki. Raz. Dwa. Trzy. Jesteśmy na brzegu skrzydełka. Na samym końcu skrzydełka. Teraz będziemy teraz ten brzeg obrabiać. Nitka, to co nam tutaj była obcięta, to ją od razu schowamy sobie, wrobimy. Czyli tak, tu zrobiliśmy trzy, teraz przechodzimy na zakręt, też musimy zrobić trzy półsłupki. Och, z tą nitką. Raz. No, kurczę. Na początku ciężko ją złapać. O. Dwa. I trzy. Jesteśmy na zakręcie. Przechodzimy na kolejny słupek. Raz. Dwa. Trzy. Przechodzimy na kolejny słupek. Raz. Dwa. I trzy. O, tak to wygląda. Przechodzimy na kolejny słupek. Raz. Dwa. I trzy. Na kolejny słupek. Raz. Dwa. Trzy. Na kolejny słupek. Raz. Dwa. Trzy. Na kolejny słupek. Raz. Dwa. I trzy. I teraz znowu tu się wbijamy. Pierwsze oczko, gdzie wychodził nam słupek. Widzicie to oczko? Tu. Wbijamy się. Robimy półsłupek. Wbijamy się w drugie oczko, co z drugiej strony wychodził słupek. Robimy półsłupek. I teraz już łapiemy za pierwszy półsłupek, co tu był, nie półsłupek, za pierwszy słupek, który tutaj nam się tworzył z tej strony. I też robimy trzy półsłupki. Raz. Dwa, trzy, przechodzimy na kolejny, raz, dwa, trzy i w ten sposób trzeba przerobić, obrobić drugą stronę skrzydełka. Widzicie, jak to ładnie wygląda? Bardzo ładnie. Potem to się ładnie wszystko naciągnie przy usztywnianiu, będzie piękne skrzydełko. No, więc zróbcie tu jeszcze do końca. Tu będzie zakończenie, obcinamy nitkę. Teraz pokażę. Już przerobiłam. Tutaj na końcu też zrobiłam trzy półsłupki. I teraz właśnie połączę się tutaj z tym pierwszym półsłupkiem, oczkiem ścisłym. No i odcinamy nitkę. I skrzydełka mamy gotowe. No tą nitkę z tej strony niestety musimy jakoś ładnie schować. Tą po drugiej stronie wrobiliśmy, natomiast tą musimy schować, żeby to ładnie wyglądało. O. No. I tak wyglądają nasze skrzydełka przed usztywnieniem, jeszcze przed naciągnięciem.